Niektóre produkty bogate w węglowodany są wyjątkowo zdrowe. Myślę, że ta opinia jest dla wielu osób kontrowersyjna, a to dlatego, że ostatnio węglowodany mają szczególnie złą prasę. Rzadziej jednak zwraca się uwagę, że węglowodany to tak naprawdę szeroka grupa różnych związków, które istotnie różnią się między sobą budową chemiczną i wpływem na zdrowie. I dziś przybliżę Państwu ten temat, w tym wyjaśnię, dlaczego na przykład produkty zawierające węglowodany, tak jak schłodzone ziemniaki, ryż czy makaron, są sprzymierzeńcą dla naszego organizmu. Przy okazji podzielę się kilkoma prozdrowotnymi przepisami. Niniejszy materiał chciałbym zacząć właśnie od wyjaśnienia, dlaczego niektóre schłodzone produkty będące źródłem węglowodanów mogą wspomóc nasze zdrowie. Otóż są one źródłem tak zwanej skrobi opornej. I już wyjaśniam o co w tym chodzi. Otóż produkty, takie jak ziemniaki, kasza, ryż czy makaron, zawierają wysokie ilości węglowodanów w postaci zwykłej skrobi. Po ich spożyciu skrobia ta zostaje strawiona do cukrów prostych, a konkretnie do glukozy. Efektem tego jest to wzrost stężenia cukru we krwi. Oczywiście to, na ile jest on znaczący, zależy od wielu różnych czynników, w tym naszego ogólnego stanu zdrowia, porcji produktów węglowodanowych, którą spożyliśmy, jak również innych produktów, które im towarzyszyły w danym posiłku. Pomimo, że wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu żywności jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym, to rzeczywiście nadmiar produktów w diecie, które wywołują istotne skoki glukozy we krwi, nie jest czymś korzystnym. To co jest zaś ważne w kontekście wymienionych przeze mnie produktów, to to, że jeśli po ich ugotowaniu poddamy je długotrwałemu schładzaniu, to obecna w nich zwykła skrobia przekształci się w pewnym stopniu do tak zwanej skrobi opornej, która inaczej jest nazywana skrobią zretrogradowaną. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj skrobi, który jest odporny na działanie enzymów trawiennych znajdujących się w naszym układzie pokarmowym. W konsekwencji, taka skrobia nie jest trawiona i w związku z tym nie powstaje z niej czysta glukoza, która następnie przedostając się do krwiobiegu, mogłaby podnieść poziom cukru we krwi. Można więc powiedzieć, że już tylko z tego względu schłodzone produkty węglowodanowe, tak jak makaron, ryż, kasza czy ziemniaki, będą zdrowsze w porównaniu do ich odpowiedników spożywanych tuż po ugotowaniu. Jednak powiedzieć o nich tylko to, to jak nie powiedzieć nic. Jak się okazuje, wspomniana skrobia oporna, znajdująca się w tych produktach, wykazuje szereg korzyści zdrowotnych. I już tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Otóż, jak wielokrotnie potwierdzili badacze, z uwagi na to, że skrobia oporna jest odporna na działanie enzymów trawiennych, to nie ulega ona wchłonięciu w jelicie cienkim i w postaci niezmienionej trafia do jelita grubego. A jak zapewne część z Państwa dobrze wie, jelito grube jest zamieszkiwane przez miliony bakterii. I skrobia oporna stanowi dla nich cenną odżywkę. Bakterie karmiąc się skrobem oporną, przeprowadzają proces fermentacji, w wyniku której z tego składnika powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym m.in. wyjątkowo cenny kwas masłowy. Opierając się na literaturze fachowej, mogę powiedzieć, że kwas masłowy powstały ze skrobi opornej pochodzącej ze schłodzonych produktów węglowodonowych, jest wielkim sprzymierzeńcem naszych jelit. Dla przykładu nasze ciało wykorzystuje kwas masłowy do regeneracji błony śluzowej jelit, jak również bierze on udział w produkcji śluzu jelitowego. W ten sposób kwas masłowy zapewnia prawdową kondycję naszych jelit. Mało tego, zdaniem ekspertów, kwas masłowy jest cząsteczką, która pomaga zachować właściwą integralność bariery jelitowej, czyli zapobiega nadmiernej przepuszczalności jelit. W efekcie przeciwdziała przedostawaniu się z jelit do krwiobiegu wielu różnych obcych substancji, które mogłyby spowodować pojawienie się stanów zapalnych, które, jak już wielokrotnie wspominałem, stanowią podłoże dla rozwoju wielu chorób lub mogą zaostrzać przebieg chorób już istniejących. Aby nie być gołosłownym, w literaturze fachowej znajdziemy nawet bezpośrednie badania, które pokazują, że stosowanie preparatów zawierających kwas masłowy wiąże się z obniżeniem stężenia cząsteczek prozapalnych. W efekcie naukowcy dowiedli, że kwas masłowy obniża ogólnoustrojowy stan zapalny i tu chciałbym nadmienić, że taki kwas masłowy możemy samodzielnie wytworzyć, dostarczając naszemu organizmowi skrobi oporno w postaci wspomnianych już schłodzonych produktów węglowodanowych. Oczywiście suplementacja kwasem masłowym może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne, to jednak uważam, że o zdrowie powinniśmy zadbać przede wszystkim w naturalny sposób. Dlatego też dzielę się z Państwem tymi informacjami. Mówiąc o korzyściach dla jelit, warto wspomnieć również o tym, że skrobia oporna, poprzez udział w produkcji kwasu masłowego, działa profilaktycznie w kontekście raka jelita grubego. Mówiąc zaś bardziej precyzyjnie, kwas masłowy hamuje cykl życiowy komórek nowotworowych, czyli zapobiega ich namnażaniu się w naszym organizmie. Mało tego, w przypadku uszkodzonych kolonocytów, czyli komórek jelita grubego, kwas masłowy działa proapoptycznie. Mam tu na myśli to, że powoduje ich obumieranie, co jest zjawiskiem korzystnym. Ponadto warto wiedzieć również o tym, że wspomniany składnik nasila aktywność enzymów detoksykujących, które chronią komórki jelit przed szkodliwym działaniem substancji rakotwórczych, które przedostają się do wnętrza naszego ciała. Mówiąc o kwasie masłowym powstałym ze skrobi opornej, chciałbym powiedzieć też o tym, że substancja ta obniża pH w naszych ilitach, a to z kolei sprzyja wchłanianiu składników mineralnych z żywności. Czyli dostarczając jelitom kwasu masłowego za sprawą spożywania żywności bogatej w skrobioporną, sprawiamy, że większej ilości pierwiastków, takich jak magnez, żelazo czy wapń, uletnie w wchłonięciu z jelit do krwi. W kontekście omawiania właściwości zdrowotnych w skrobiopornej muszę też podkreślić, że składnik ten ma działanie prebiotyczne, czyli przyczynia się do rozwoju korzystnej dla zdrowia flory bakteryjnej jelit. W jednym z najnowszych opracowań z 2023 roku, które jest podsumowaniem kilkudziesięciu badań naukowych, możemy przeczytać, że skrobia oporna powoduje wzrost liczebności bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. Od siebie zaś dodam, że dbanie o mikrobiotę jelit jest jednym z kluczowych aspektów poprawy zdrowia. Poza korzystnym wpływem skrobi opornej na układ trawienny, w tym na kondycję jelit i ich mikrobiotę, warto powiedzieć również o tym, że składnik ten poprawia nasze zdrowie metaboliczne. Analiza 13 badań naukowych z 2019 roku pokazała, że dostarczanie organizmowi skrobi skutkuje korzystnym obniżeniem poziomu insuliny i glukozy we krwi naczczo, złagodzeniem insulinooporności, obniżeniem stążenia hemoglobiny glikowanej, czyli ważnego parametru stosowanego do oceny wyrównania cukrzycy, jak również redukcją lipoprotein o niskiej gęstości, inaczej LDL, czyli cząsteczek, które sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Jeśli chcieliby Państwo zadbać o swoje zdrowie poprzez dostarczanie organizmowi skrobiopornej, to krótko wyjaśnię, co zrobić, aby doprowadzić do jej wytworzenia. Otóż w pierwszej kolejności należy ugotować makaron, ryż, kaszę czy ziemniaki. Następnie produkty te pozostawiamy do wystudzenia w temperaturze pokojowej, czyli możemy wyciągnąć je z wody, na przykład do miski i pozostawić w kuchni na blacie. W dalszym kroku wybrany przez nas produkt umieszczamy w lodówce i schładzamy go przez kilka kolejnych godzin. Tak naprawdę wystarczą jedna czy trzy godziny, przy czym optymalnie byłoby pozostawić taki produkt w lodówce na kilkanaście godzin, a nawet na jedną dobę. Po tym czasie możemy go wyciągnąć i przygotować z niego zdrowe danie. Przy okazji dodam jeszcze, że inne, ale równie korzystne formy skrobiopornej znajdziemy też w niedojrzałych bananach, czerstwym pieczywie, a także w świeżo ugotowanych nasionach roślin strączkowych, takich jak fasola, groch, soczewica i ciecierzyca. Stąd również i te produkty warto włączyć do swojego jadłospisu. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. Teraz chciałbym przejść od teorii do praktyki i podzielić się z państwem prozdrowotnymi przepisami, w których będzie znajdowała się skrobia oporna. Pierwszy pomysł to aromatyczna pasta kanapkowa na bazie kaszy jęczmiennej, pomidorów, papryki i wielu innych zdrowych dodatków. W celu przygotowania wspomnianej pasty będziemy potrzebowali następujące składniki: pół szklanki ugotowanej i schłodzonej kaszy jęczmiennej pęczak, dwie łyżki otrębów owsianych, jednego małego pomidora pół czerwonej papryki, jeden ząbek czosnku, jedną łyżkę oliwy ekstrawerczyn, pół łyżeczki soku z cytryny oraz do smaku przyprawy takie jak sól i świeżo mielony pieprz czarny oraz świeże zioła w postaci oregano i bazylii. Aby przygotować wspomnianą pastę, w pierwszej kolejności należy upiec warzywa. W tym celu rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Pomidora i paprykę myjemy, osuszamy, a następnie kroimy na większe kawałki. Czosnek z kolei obieramy z łupiny. Pomidora, paprykę i czosnek umieszczamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i skrapiamy oliwą oraz lekko solimy. Pieczemy przez około 20 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko przypieczone na brzegach. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i studzimy. W kolejnym kroku do blendera przenosimy ostudzone warzywa, ugotowaną i schłodzoną przez kilka godzin kaszę jęczmienną, otręby owsiane, oliwę, sól, pieprz oraz świeże zioła. Całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Jeśli pasta okaże się zbyt gęsta, wówczas możemy dodać kilka kropli wody lub dodatkową niewielką porcję oliwy. Od siebie dodam, że taka pasta kanapkowa to nie tylko dobre źródło omawianej dziś skrobi opornej. Dla przykładu, obecny w niej otręby owsiane to z kolei produkt wysoce zasobny w prozdrowotne beta-glukany. I tu chciałbym od razu podkreślić, że również i beta-glukany to pewien rodzaj węglowodanów. Za sprawą ich obecności spożywanie otrębów owsianych wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Przeprowadzone badania pokazały, że włączenie ich do diety wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 o 14%. Jednocześnie zaznaczę, że we wspomnianym zakresie otręby owsiane działają nie tylko profilaktycznie. Eksperci bowiem wykazali, że pomagają one również uregulować glikemię u osób, które już zbagają się z podwyższonym poziomem cukru we krwi. Do tego łagodzą one insulinooporność. Poza tym szereg prac naukowych dowodzi, że regularne spożywanie otrębów owsianych wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju udaru mózgu i choroby wieńcowej, obniżeniem poziomu trójglicerydów, redukcją skurczowego ciśnienia krwi, a także z mniejszą zachorowalnością na raka jelita grubego. Jeśli chodzi o przepis na wspomnianą pastę kanapkową, to nie sposób nie zauważyć, że za sprawą obecności pomidorów jest ona też źródłem likopenu, czyli składnika o również potwierdzonych walorach zdrowotnych. W skrócie tylko powiem, że likopen to substancja, która chroni nas przed rozwojem raka prostaty, spowalnia starzenie się skóry, poprawia jakość nasienia, zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby Alzheimera i to aż o 74%, a do tego osoby, które spożywają ten składnik w dużych ilościach, rzadziej aż o 32% umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Druga moja propozycja to bardzo odżywcza i sycąca sałatka na bazie schłodzonego ryżu Najpierw podam Państwu składniki, które będą potrzebne do jej sporządzenia, a są to pół szklanki ugotowanego i schłodzonego ryżu brązowego, 50 gramów wędzonego na zimno łososia pokrojonego w małe kawałki, jedna czwarta szklanki ugotowanej czerwonej fasoli, jeden mały ogórek kiszony pokrojony w kostkę, dwie łyżki posiekanego szczypiorku, jedna łyżka oliwy, jedna łyżeczka soku z cytryny oraz sól i świeżo mielony pieprz do smaku. W celu sporządzenia sałatki w dużej misce umieszczamy schłodzony brązowy ryż. Następnie dodajemy do niego małe kawałki wędzonego łososia, czerwoną fasolę oraz pokrojony w kostkę ogórek kiszony. Dalej całość posypujemy szczypiorkiem i doprawiamy solą oraz pieprzem. Ponadto w małym naczyniu łączymy oliwę z sokiem z cytryny, dokładnie mieszamy i dodajemy do pozostałych składników. Jak zapewne się Państwo domyślają, w tej sałatce źródłem skrobioporny jest schłodzony ryż. Jednak tak jak już wspominałem we wcześniejszej części filmu, nieco inny, ale równie prozdrowotny typ skrobi opornej znajduje się również w świeżo ugotowanych strączkach, w tym m.in. w zastosowanej tu fasoli. Stąd danie to jest wyjątkowo zasobne w skrobie oporną. Oczywiście poza skrobią oporną pochodzącą z tych dwóch produktów na uwagę zasługuje wędzony łosoś, który jest bogatym źródłem pokarmowym kwasów tłuszczowych omega-3. Te składniki uważam z kolei za jedne z najzdrowszych, jakie możemy znaleźć w powszechnie spożywanych produktach. Nie chciałbym już jednak przynudzać Państwu ich walorami zdrowotnymi. Niemniej, jeśli interesuje Państwa ten temat, to proszę wiedzieć, że kiedyś nagrałem o nich osobny film. Odnośnik do tego programu pojawi się w górnym prawym rogu ekranu. To, o czym dziś powiedziałem w kontekście skrobiopornej, pokazuje nam dwie ważne kwestie. Pierwsza to taka, że poprzez różne formy obróbki żywności możemy kształtować jej cechy zdrowotne. Tu oczywiście mam na myśli chłodzenie produktów zawierających skrobię w celu otrzymania skrobi opornej o korzystnym wpływie na zdrowie. Druga zaś kwestia odnosi się do tego, że węglowodany węglowodaną nierówne i niektóre ich formy nie tyle co są neutralne dla zdrowia, co wręcz wykazują efekt prozdrowotny. Dlatego w mojej ocenie nigdy nie powinniśmy wrzucać ich do jednego worka. Tak jak wspomniałem, skrobie oporna znajdująca się w schładzanych produktach skrobiowych jest m.in. sprzymierzeńcem naszych jelit. Jeśli zaś interesuje Państwa szerzej temat tego, jak zadbać o jelita, to zachęcam do zapoznania się jeszcze z materiałem, w którym opowiadam, czego należy unikać, aby nie zaszkodzić naszym jelitom. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.